początkach swej historii ludzie żyli w niewielkich społecznościach, które zajmowały się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Prowadzili na ogół osiadły tryb życia, co sprzyjało refleksjom nad życiem i powstawaniu rozmaitych rytuałów. Do najstarszych form architektonicznych należały dolmeny i menhiry. Te pierwsze zwykle kryły komory grobowe, natomiast drugie przypuszczalnie wskazywały plemienne miejsca spotkań. Ustawione w równoległych rzędach jak w Karnak albo w krąg jak w Stonehenge świadczą o wysokim stopniu zorganizowania społecznego i rozbudowanej obrzędowości. Do transportu i podnoszenia tych olbrzymich kamiennych bloków niezbędne były spore umiejętności techniczne. Kamienia używa się jednak w charakterze budulca tylko wtedy, gdy można go znaleźć gdzieś w pobliżu. Podstawowym i najbardziej uniwersalnym materiałem wykorzystywanym w tej epoce pozostaje ziemia, która umożliwiła powstanie wielu imponujących budowli. Najczęściej posługiwano się w tym celu suszonymi na słońcu cegłami z gliny, wymieszanej z liśćmi i korzeniami roślin. W Mezopotamii i Egipcie, gdzie istniała silna, scentralizowana władza zdolna do mobilizowania tysięcy rzemieślników i niewolników, możliwa była realizacja bardziej ambitnych projektów zakrojonych na wielką skalę. Używano do tego kamienia, ponieważ owe budowle, zwykle pełniące rolę grobowców lub świątyń, z założenia miały przetrwać długie wieki i zapewnić w wieczności schronienie nieśmiertelnej duszy możnowładcy. Pierwsze piramidy pośród piasków zbudował architekt faraona Djesera Imhotep. Wzniesione z kamiennych bloków zastąpiły dawne królewskie grobowce zwane mastabami. Nowa technika często przy tym nadal naśladowała wcześniejsze rozwiązania, czego dowodzą choćby wbudowane w ściany kolumny. Cywilizacje przedhelleńskie, na przykład na Krecie czy w Mykenach, również budują z kamienia, a niedoskonałości wynikłe z wciąż stosunkowo prymitywnych technik umiejętnie maskują najczęściej zdobieniami. W V wieku przed naszą erą Grecy zaczęli wznosić wspaniałe budowle, które miały dowodzić zamożności i potęgi ich miast-państw. Pojawiły się nowe techniki i style architektoniczne. Projekty przedstawiano najpierw w formie modeli, organizowano też konkursy dla architektów. Porządek joński, doryczki i koryncki, jak dowodził przykład Panteonu, wyznaczały standardy piękna i harmonii. Grecy wywarli ogromny wpływ na cywilizacje śródziemnomorskie. Wiele z ich najlepszych osiągnięć przejęli potem Rzymianie, wzbogacając je często o własne pomysły, co widać zwłaszcza w przypadku budowli finansowanych przez państwo, takich jak akwedukty, kanały ściekowe, drogi czy sławne rzymskie łaźnie. Pojawiły się potężne narzędzia do obróbki budulca, dzięki którym możliwe było budowanie z twardego kamienia amfiteatrów w rodzaju koloseum. Rzymscy architekci, bezustannie poszukujący wydajniejszych technologii, wprowadzili wiele nowatorskich rozwiązań, które skróciły czas budowy. Rzymskie pomniki cechował większy realizm niż greckie, ponieważ artyści nauczyli się teraz lepiej operować przestrzenią.